Powiedz Jakubie, jak wygląda dzisiaj życie młodych ludzi z perspektywy młodego człowieka? Jesteś uczniem klasy maturalnej. Co mówią koledzy na to, co się dzieje? Interesujesz się polityką, to ważne. Myślisz samodzielnie, więc jaka jest przyszłość młodych ludzi i co młodzi ludzie, koledzy z klasy i znajomi mówią? Większość młodych ludzi zaraz po skończeniu szkoły myśli o wyjeździe za granicę za lepszymi pieniędzmi, bo tam jakieś chociaż takie stosowne pieniądze twoją pracę. Czyli Jakub mówisz, że co, że nie ma tego jak gdyby poczucia, że to jest nasze, ojcowizny, patriotyzmu? Nie, bo to się pracuje za nic praktycznie. Mhm. A dlaczego sądzisz tak jest, że się pracuje za nic? Jakiś mamy gorszy klimat, zła ziemia? Nie, po prostu nasz rząd obecny nadaje tyle podatków, opłat, że większość twojej pensji za pracę idzie do rządu. Tak, to prawda. No ale dobrze, czy rozwiązanie więc jest to wyjeżdżanie? Nie. Po prostu zaraz myśleć jak powinno być, czyli według mnie cały ten ZUS zlikwidować, opłaty i dawać człowiekowi wynagrodzenie, te pieniądze, człowieka te pieniądze dawać, a nie zabierać mu je i pchać co innego, w kościół, w TVP i tak dalej. Mhm. No dokładnie, to 3 miliardy przecież media publiczne poszło. Kochani, ale na co poszło? Na tą propagandę, żeby nas ludzi ogłupiać. Przygotowanie treści, jak teraz. Dokładnie. Słuchaj Jakub, a no dobra, jak politycy za bardzo sami nie zechcą tego wszystkiego oddać, no to co? Nadzieja jest tylko w naszym społeczeństwie. Żeby teraz podczas wyborów 16 października mądrze pomyśleli i wybrali listę numer 4. To wtedy w końcu coś się zmieni. Jakubie, ale jak powiedzmy sobie szczerze, no nie do końca zrozumiemy to wszystko, to są punkty krytyczne, tak? Przychodzi gdzieś się tak zwane to naczynie przepełni tej goryczy. Czy myślisz, że oni są w stanie nas tak stłamsić, zastraszyć, zmanipulować? Jeśli nie damy rady w tak zwanej urnie wyborczej, no to w którymś momencie przecież to eksploduje, tak? Ludzie się wkurzą, a szczególnie młodzi. Jeśli w tym roku się nie uda prostych wyborów, to i tak to z czasem wszystko zacznie się sypać. Bo jest tyle teraz tych afer, tyle problemów z tego wynika. Więc ludzie sami za jakiś rok czy dwa w końcu dojdą do logicznego myślenia i stwierdzą, że to jednak coś nie tak tu jest. Że może coś się poprawi. Masz rację, to jest jednak nadzieja. To co mówił Jakub, proszę Państwa, jest bardzo ważne, więc lepiej dzisiaj... Możemy rozbijać niż karetki upływać. Dokładnie, no nie? I lepiej dzisiaj rozstrzygnąć to w urnie wyborczej, niż będziemy później musieli to troszeczkę w inny sposób. Może najpierw tak zastanowić się porządnie, czy jednak wybór głosowania na PiS jest dobrym wyjściem, bo daje te 500+, 300+, czy daje lepiej na Konfederację. Dokładnie. Jakub, ja wczoraj, jak mówiłem na konferencji, pokazywałem taśmy prawdy, jak PiS mówi, nagrany minister Ardanowski, to powiedziałem moim zdaniem jedno ważne słowo, które jest skierowane do rolników. Tych, którzy naprawdę są rolnikami i pracują. Jeśli chcesz zagłosować na PiS, naprawdę jest jeszcze czas, idź do lekarza, przebadaj się. Jeśli do ciebie nie dociera, że ty ciężko pracujący człowiek jesteś tak okradany. Właśnie przez ten PiS, no nie? Znamy dopłaty w innych krajach za granicą, jaka mamy rolnica, jaka mamy w Polsce. No, czyli tak, dyskryminacja totalna i nierówne warunki. Dobra Jakubie, posłuchamy ciebie. Dzięki.